Pewnie zastanawiają się Państwo, cóż takiego tutaj robię. No i czy nie jest to, aby podciąganie się z podstaw historii naszego nieszczęśliwego kraju? Otóż nie. Ja tylko przeglądam. O, na razie z grubsza przeglądam, tak pobieżnie. Podręczniki do historii, które nie mają, ale już uczą nasze dzieci. Gdy kilka dni temu wybuchła ta cała afera związana z tym, że Niemcy będą pisali nam książki do historii, by dziatwa Lechowa nie abstrahowała od wrażliwości naszych zachodnich sąsiadów i znała różne punkty widzenia, co przecież czytamy na stronach Wydawnictwa Szkolnego i Pedagogicznego. Żona Czuwaja, czyli pani Czuwajowa, to znaczy Monika, natychmiast zamówiła dostępne na rynku książki, tak żebyśmy mogli się z nimi zapoznać i po prostu żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Okazało się, że nie można zakupić jedynie części przeznaczonej dla klas 8 szkoły podstawowej, która to część została zatwierdzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dopiero na początku 2024 roku. Poprzednie, te dla klasy 5, 6 i 7, obowiązują, moi mili, a mowa tu o wspólnym polsko-niemieckim podręczniku, od roku 2019 i 2020. Pierwsze, co rzuca się w oczy po pobieżnym przejrzeniu tych publikacji, szczególnie jeżeli chodzi o II wojnę światową, to pojawiające się próby zdjęcia z narodu niemieckiego odpowiedzialności za nazizm i II wojnę światową. Oczywiście nikt nie byłby takim szaleńcem, żeby wypierać się tego wprost. No, wówczas skutek byłby oczywiście odwrotny. Lepszy od tego typu działania jest stary, sprawdzony relatywizm. Otóż nasze dzieci mają się dziś uczyć tego, że słabość demokracji doprowadziła do wyborów, które Hitler, pomimo ogłoszonych dużo wcześniej i niczego przecież nie ukrywając haseł, wygrał. I to nie raz, ale dwa razy. Wniosek, jaki można wysnuć z tej lektury, jest następujący. To Niemcy są pierwszymi ofiarami nazizmu i cierpiały równie silnie jak podbijane narody europejskie. Kto dopuścił te podręczniki do użytku? Obecny rząd? Nie. Zostały one zaakceptowane, i mówię tutaj o klasach 5, 6, 7, w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości, o czym wspominałem w ubiegłym programie, do którego obejrzenia zachęcam niedowiarków. I o ile w tym wydaniu dla klas 5, dla klas 6, mówię przeglądając pobieżnie najważniejsze wątki, nie odnalazłem niczego, co wzbudziłoby na pierwszy rzut oka jakąś niechęć albo pobudziło niepokój, o tyle w Europa Nasza Historia, w wydaniu 7.2, czyli uzupełnieniu, znalazłem rzeczy, które mnie już niepokoją. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj w tygodniu o sprawach ważnych i pilnych, a za taką sprawę uważam pisanie podręczników do historii wspólnie z Niemcami. Witajcie i czujcie się jak u siebie, póki jesteśmy jeszcze u siebie. Tak jak obiecaliśmy, projekt Marek Miśko Czuwaj będzie z końcem sierpnia i początkiem września podlegał dynamicznemu rozwojowi, a rozwój ten polega również na wychodzeniu poza internet. I tak pragnę Państwa poinformować, że w sobotę 7 września spotykamy się w pubie Jama przy ulicy Rywańskiej 19 w Radomiu, gdzie zaczynamy się zbierać już od godziny 16, aby rozpocząć pierwszy oddolny festiwal sąsiedzki, na który zapraszamy nie tylko sąsiadów. Nagle okazało się, że w naszej najbliższej okolicy, okolicy radomskiej Starówki, mieszka wiele wartościowych postaci o konserwatywnym usposobieniu. Wystarczyło się tylko trochę rozejrzeć, następnie spotkać, ustalić potrzebę, wyznaczyć zadania, no i ruszyć z kopyta. Kultura na ostro, bo taką nazwę nadałem temu, miejmy nadzieję, cyklicznemu już niedługo wydarzeniu. To ciekawa gra słów. Oto ulica Rywańska, która słynęła jeszcze do niedawna z przemocy i braku jakichkolwiek zasad, dziś ma zasadę jedną. Jednoczyć lokalną społeczność wokół wspólnych celów, no i kultury. Z innych działań Właśnie przygotowujemy z Moniką ciekawy reportaż w oparciu o wywiad, który przeprowadziłem w północnych Włoszech ze znanym większości widzów księdzem Tomaszem Jochemczykiem. Historia księdza Tomasza jest bardzo ciekawa i uznałem, że zasługuje na rozpowszechnienie. Oto fragment tworzącego się właśnie wywiadu z elementami reportażu. Potrzebujesz plebanii, dostaniesz plebanię, ale pod warunkiem, że dostaniesz dodatkowo jeszcze dwie parafie. To znaczy ta parafia w Tawole i jeszcze dodatkowo taki był warunek, że przejmę też parafię Villatalla, bo mówi, bez sensu, żeby ksiądz z innej parafii, z Dolcedo, dojeżdżał do tej ostatniej parafii, przejeżdżając przez moje trzy. A więc to są małe parafie. No ja oczywiście się zgodziłem, żeby mieć gdzie zamieszkać. No i przyjechałem tutaj zobaczyć tą plebanię, jak ona wygląda. No także plebania była w opłakanym stanie. Żeśmy tutaj, pojechałem do Polski po ojca, no bo nie wiedziałem, kogo tutaj prosić o pomoc. Nie znałem tutaj ludzi jeszcze wtedy, no bo tyle co biskup mnie tutaj nominował. I żeśmy z ojcem wyrzucali przez okno te graty, te stare materace, posikane, brudne, no pełno różnych takich, no ludzie też tutaj robili sobie taki skład rzeczy niechcianych. Jak się coś takiego gabarytowego komuś nie było potrzebne, no to się tutaj wynosiło na tą plebanię jakieś stare kanapy. Mam nadzieję, że z emisją uda nam się ruszyć już za kilka dni. Jeżeli natomiast chcą Państwo pomóc w rozwoju i trwaniu kanału Marek Miśko Czuwaj, zachęcam właśnie teraz, nie później, ale teraz do lajkowania, komentowania, przesyłania tego programu dalej za pomocą linka w SMS-ach, komunikatorach czy mailach. To wszystko wpływa na wzrost wyświetleń i omijanie nieprzychylnego nam algorytmu, no wiadomej, proweniencji, dokładnie tego samego, który przesłał ten srebrny przycisk. Wszystko to, co dzieje się tutaj, jest możliwe tylko dzięki Wam. Programy na kanale Marek Miśko Czuwaj powstają dzięki Waszemu zaangażowaniu, za co jak zwykle w imieniu całego zespołu kłaniam się w pas. Jeżeli ktoś z Państwa byłby natomiast zainteresowany do dołączenia do tego zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę, no ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. No to co? Zaczynamy! I cóż takiego niepokojącego w mojej ocenie znajduje się w tych oto polsko-niemieckich podręcznikach do historii dla szkół podstawowych? Otóż po zapoznaniu się z ich treścią muszę powiedzieć, że ich największym problemem obecnie, bo czekamy na wydanie podręcznika dla klas 8, którego kupić jeszcze nie można, jest relatywizacja odpowiedzialności. Nie wykłada się tutaj wprost, że to naród niemiecki jest w pełni odpowiedzialny za nazizm i największą w historii świata hekatombę, która pociągnęła za sobą przecież kolejne katastrofy, ale jest on w zasadzie jednym z poszkodowanych. Może nie największym, ale również. Oto dwa podręczniki dopuszczone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Pierwszy, żebym go znalazł, bardzo popularny, z którego uczą się w większości nasze dzieci, wydany przez Nową Erę i jest on pisany przez polskich historyków. Zobaczcie, jak wygląda, dotyczy oczywiście to II wojny światowej, klasa 8, jak wygląda spis treści. Tam jak korzystać z podręcznika i główne zagadnienie. II wojna światowa. Napaść na Polskę, podbój Europy przez Hitlera i Stalina, wojna III Rzeszy ze Związkiem Radzieckim, polityka okupacyjna III Rzeszy, wojna poza Europą, droga do zwycięstwa i tak dalej, i tak dalej. Jest to opisane w spisie treści. Zobaczcie, II wojna światowa i wszystko wydaje się być w tym podręczniku w miarę oczywiste. Napaść na Polskę, przygotowania Niemiec do wojny, wybuch II wojny światowej. Oczywiste. Zdjęcia. Nowa era nie jest też bez winy, bo pomija w zasadzie i nie oddaje we właściwy sposób ludobójstwa na Wołyniu, raz poświęcając mu jedynie niewielką kolumnę, dwa pomijając mordy na Polakach, do których dochodziło jeszcze przed i na początku wojny, przed 1943 rokiem. Chwileczkę. Zajmuje to dokładnie tyle miejsca. Te dwie kolumny. No, to jest półtorej kolumny, bo jeszcze zdjęcie. Myślę 600-700 znaków na całą historię Polski tamtego okresu. Jakieś, nie wiem, zmowa milczenia, nie chcą o tym mówić. Tak czy inaczej, to był tylko taki wtręt i zaznaczam, że robię to tylko z kronikarskiego obowiązku. Nagle ten Wołyń tutaj się pojawił. Ale przejdźmy teraz do podręcznika, którego treść będziemy omawiać. Europa, nasza historia. Wydanie polsko-niemieckie. Został napisany dokładnie przez Wspólną Polsko-Niemiecką Komisję Podręczników Historycznych i Geografów w kooperacji z Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie oraz Instytutem Międzynarodowych Badań Podręcznikowych imienia Georga Eckerta w Brunszwiku. Tak się rozpoczyna. I o czym mówimy na wstępie? Demokracja czy dyktatura? Świat między wojnami. Nie napaść Niemców na Polskę. Jest zostawiona przestrzeń do dyskusji. Demokracja czy dyktatura? Świat między wojnami. Po zakończeniu I wojny światowej niemal w całej Europie wprowadzono demokratyczne formy rządów. Wydawało się, że takie rozwiązanie będzie trwałe. Jednak w drugiej połowie lat 20. doszło na świecie do wielu kryzysów politycznych, gospodarczych i społecznych. Pozwoliło to na wzrost popularności ugrupowań o radykalnych programach społeczno-politycznych – komunistów, faszystów i nacjonalistów. O nazizmie we wstępie nie ma mowy. W efekcie w wielu krajach system demokratyczny zastąpiono rządami dyktatorskimi. Dlaczego doszło do kryzysu demokracji? Dlaczego tak wielu ludzi było gotowych podążyć za dyktatorami i głoszonymi przez nich hasłami? Idźmy dalej. Następnie jest opis totalitaryzmów występujących w poszczególnych krajach Europy w tamtym okresie i Niemcy są dopiero na samym końcu wymienione. Mamy więc stronę 70, dyktatura narodowo-socjalistyczna w Niemczech i nie ma żadnej informacji o tym, w jaki sposób Niemcy doprowadziły do tej wojny, że była to wojna zbrodnicza, niewypowiedziana, że odpowiada za nią naród niemiecki. Mówimy tutaj o narodowym socjalizmie jako jakiejś pladze, która spotkała biednych Niemców, którzy ją przyjęli, bo musieli to zrobić, że wcale tam nie było wyborów demokratycznych. No i czytamy o ideologii narodowego socjalizmu, teorii walki o przestrzeń życiową, przejęcie kontroli nad państwem, o niemieckim froncie pracy. O niemieckim froncie pracy jest więcej niż w tamtym podręczniku o Wołyniu. Eliminacja rywali wewnątrzpartyjnych w środowisku NSDAP poprzez SA, prawda? No i w końcu, co bardzo ciekawe, na co wcześniej nie zwracano uczniom uwagi. Nie wszyscy byli za. Opór przeciwko dyktaturze. Jest to zobrazowane zdjęciem. Jest to oczywiście zdjęcie z uroczystości w Hamburgu w 1936 roku podczas wykonywania tłumu nazistowskiego pozdrowienia. Mamy mężczyznę, który stoi z założonymi rękami. Jest to August Landsmesser. I właśnie ten jeden człowiek pomiędzy tym tłumem całym, niehajlujący, ma być na to dowodem, że nie wszyscy Niemcy byli za nazizmem. Za chwilę postaram się na podstawie faktów historycznych wykazać, że było zgoła inaczej. Więc książka ta ma pokazywać, że narodowy socjalizm był zagrożeniem zarówno dla świata, jak i dla samych Niemców. I mamy tego uczyć nasze dzieci. To, co ma pojąć w związku z tym dziecko uczące się z tego podręcznika, przyjmuje w moim odczuciu wartość następującą. Niemcy nie były odosobnione, że wiele krajów było narażonych i skorzystało z tej oferty radykalnej, że nie były po prostu w tym same. Taka była tendencja europejska, tak by można było rzec. Więc i Niemcy stały się ofiarą systemów politycznych. No jaki jest wniosek? Że to nie na narodzie niemieckim spoczywa odpowiedzialność za dokonanie demokratycznego wyboru partii prowadzonej przez człowieka, którego manifest polityczny był przecież znany powszechnie na długo przed zwycięskimi wyborami, no a wina leży po prostu po stronie nazistowskiej propagandy, a nie ludzi, którzy wybrali Hitlera do władzy. No ale przecież ta propaganda niespecjalnie ludziom przeszkadzała. To bardzo prosty przykład. Manifest polityczno-ideowy późniejszego kanclerza, czyli Moja walka, mówię o tej książce, nazwy po niemiecku nie wymówię, bo algorytm tego nie lubi, została opublikowana w roku 1925 jako część pierwsza i w 1926, no, na przełomie 26 i 27 jako część druga, czyli na 5 lat przed najważniejszymi zwycięskimi wyborami, no i wynosiła wówczas w nakładzie 10 000 egzemplarzy. Do końca roku 1932, czyli po wygranych wyborach, osiągnęła niemal 230 000 sztuk sprzedanych egzemplarzy. Po objęciu stanowiska kanclerza Niemiec przez Hitlera po 30 stycznia 1933 roku sprzedano już ponad 850 000 egzemplarzy tej książki. Do końca roku 1944 wydrukowano ponad 12 milionów egzemplarzy, z czego większość sprzedano po 1939 roku. No i oto jest pierwszy dowód popularności idei głoszonych przez kaprala, który został kanclerzem Rzeszy. Naród niemiecki w swej masie popierał więc wszystko, co głosił Hitler, czemu dał wyraz w kolejnych wyborach. Hitler jeździł po bawarskich knajpach i nie tylko bawarskich i na początku bardzo często milczał. On słuchał tego, co mówią ludzie, jakie mają problemy, jak podchodzą do świata polityki. Wyciągał z tego średnią, a na koniec populistycznie to przedstawiał i tym zyskał sobie posłuch. Bo on mówił dokładnie to, co mówili Niemcy. W domach, w knajpach, szynkach, w zakładach pracy. W podręczniku tym nie znajdujemy natomiast informacji, że partia nazistowska w zaledwie 4 lata przeszła drogę od malutkiego ugrupowania do masowego ruchu, że co prawda w wyborach z roku 1928 zdobyła zaledwie 2,6% głosów, ale kolejne, te z roku 1932, dały już jej 37% poparcia. W 1928 roku naziści posiadali jedynie 12 miejsc w prawie 500-osobowym Reichstagu, ale latem 1932 roku było już ich 230. Tyle miejsc zajmowała NSDAP w tamtejszym parlamencie. W podręczniku nie ma też wzmianki, że przeciągający się kryzys parlamentarny w Niemczech zakończył się nominacją Hitlera na kanclerza 30 stycznia 1933 roku, przeciwko czemu społeczeństwo jakoś nie protestowało. Nie protestowali też inni politycy z innych frakcji. Ale co ciekawe, nie ma też informacji, że prezydent Niemiec Paul von Hindenburg musiał się ugiąć pod naciskiem nie tylko elit politycznych, ale wielkich przedsiębiorców i ogromnych niemieckich przemysłowców, niemiecko-rzymiańskich firm, które finansowały działalność niemieckiego nazizmu, a które to firmy działają na rynku do dziś i mają się świetnie. Uczeń w wieku 12 i 13 lat nie otrzymuje wprost podanych informacji, że nazizm był wyborem demokratycznym narodu niemieckiego, że Niemcy jako społeczność ponoszą odpowiedzialność zbiorową za wszystkie te straszne wydarzenia, a podane przeze mnie dowody wcześniej są tylko przecież maleńkim wycinkiem, można ich mnożyć. W zamian za to dziecko jest kierowane na drogę dyskusji o demokracji i jej słabościach. No, cytując Dmowskiego, nie można winić Niemców za to, że realizują swój interes narodowy, natomiast trzeba postawić wyraźne pytanie, z jakiego powodu nadwiślańskie władze tak bardzo chcą realizować obce założenia. I można byłoby wchodzić tutaj w polemikę, czy aby na pewno to, co mówię, to racja. Może to taka po prostu niegroźna tylko koncepcja jest, pomysł jakiś na podręcznik, żeby się pogodzić, zjednać. Jakaś dyplomatyczna, może to była figura, bo rozpoczął ją jeszcze Radosław Sikorski, kiedy był ministrem w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. No czasami tak się po prostu w dyplomacji robi. Na przykład ostatnio, kiedy prezydent Duda był w Chinach na wizycie, to podjęto tam decyzję, że zostanie napisany wspólny polsko-chiński słownik. Wielki słownik polsko-chiński. To jest taki po prostu dyplomatyczny gest i być może powstanie takich książek historycznych też w rozumieniu tych ludzi miało być takim po prostu gestem pojednania, nic nieznaczącym, zwykłym dyplomatycznym ukłonem. Ale z drugiej strony, dlaczego ktoś ma nas uczulać na swoją wrażliwość, a szczególnie nasze dzieci, bo my wiemy, jaka była prawda i Niemcy nam do tego w żaden sposób nie są potrzebni. Znaczy, nam by się przydały pieniądze niemieckie z reparacji, żebyśmy mogli odbudować kraj i dogonić Zachód, czego do dzisiaj nie możemy w dużej mierze gospodarczo zrobić. Więc można byłoby tak mówić, gdyby to wszystko nie zgadzało się z najnowszą doktryną niemieckiej polityki historycznej. Pamiętacie, co 2 lata temu miał do powiedzenia w tej sprawie kanclerz Scholz? Nie? No to sobie wspólnie po prostu teraz przypomnijmy. 78 lat temu Niemcy i świat zostały wyzwolone spod tyranii narodowego socjalizmu. Zawsze będziemy za to wdzięczni. I to właśnie ten pogląd został w zasadzie przepuszczony przez podręcznik, z którego być może od 3 lat albo już w tym roku będą uczyły się twoje dzieci. Bo jak rzekłem, prace nad tymi podręcznikami, które tutaj widzicie, rozpoczęły się jeszcze w roku 2019 i trwały do 2020. I wszystkie 3 podręczniki, pal licho jeszcze te związane, powiedzmy sobie, o Europa, nasza historia, podręcznik polsko-niemiecki do klasy 5, który mówi o starożytności. No pal licho, że to jest jeszcze pisane wespół z nimi. No ale już te elementy związane z II wojną światową, z historią najnowszą, pisane, nie mówię pod dyktando, ale jednak przy współudziale niemieckiej wrażliwości. I ten podręcznik tego samego wydania, tylko do klasy 8, który już czeka w kolejce, budzą mój niepokój jako obywatela, Polaka, w końcu jako rodzica. Więc wszystkie podręczniki, które tutaj zgromadziliśmy, również ten, który cytowałem w sprawie II wojny światowej, są podręcznikami, które rozpoczęły swoją przygodę w polskiej edukacji w roku 2019 i 2020. Wszystkie 3 były dopuszczone w szkołach, więc trzymam w rękach jeden z tych właśnie podręczników i o treściach w nim zawartych dziś wam opowiadam. Rok wydania, no żeby nie było, że nie mówię prawdy. Prawa autorskie, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 2020. Wtedy nie rządziło stronnictwo niemieckie nad Wisłą. Przypomnę też teraz treść ze strony Wydawnictwa Szkolnego i Pedagogicznego odpowiedzialnego za wydanie tych podręczników. Poszczególne rozdziały są efektem dyskusji nad sposobem ukazania w podręczniku szkolnym spojrzenia na historię, uwrażliwiającego różne punkty widzenia i różne dydaktyczne ujęcia przeszłości. A skoro piszą go Polacy i Niemcy, to rozumiem, że to będą punkty widzenia i polskie, i niemieckie. Chciałbym się dowiedzieć, który z nich jest niemiecki. To pytanie retoryczne, bo ja odpowiedź, myślę, znam i państwo również. Więc szczególną rolę odgrywają tabelki. Mogliśmy tam dalej przeczytać. Tabelki o nazwach punkty widzenia, które prezentują różne spojrzenia historyków z różnych krajów na dany temat. Problem jednak w tym, że na etapie wiedzy podstawowej dzieci nie powinny interesować się żadnymi punktami widzenia motywowanymi tym bardziej polityką historyczną Niemiec, ale prawdą o bandyckiej napaści naszych sąsiadów, która była możliwa dzięki demokratycznemu mandatowi narodu niemieckiego. Bez tego mandatu nie byłoby II wojny światowej, bo nie byłoby NSDAP u władzy i nie byłoby Hitlera. Zdejmowanie odpowiedzialności ze wspólnoty i zastępowanie jej błędami politycznymi, na które każdy mógłby przecież się nabrać, zarówno Polacy, jak i Włosi, jak i Estończycy, prowadzi po prostu do zatarcia historycznej prawdy. Prowadzi do narracji o polskich obozach koncentracyjnych, które Polacy mogli zakładać tak samo jak Niemcy, ponieważ nie była to kwestia potencjału charakterologicznego, cywilizacyjnego, bym powiedział, konkretnych narodów i cywilizacji, ale idei. No i dziwnym zbiegiem okoliczności, przypomnijcie sobie to dokładnie, nieustannie pojawiające się artykuły w zachodniej prasie o polskich obozach były wspierane suflowaniem polskiego antysemityzmu, który nie był jedynie sporadycznym wybrykiem nielicznych, liczonym na palcach jednej ręki, ale zapisanym niejako w genotypie Polaka, jako tego, co Rzymianami pogardzał od zawsze i wysysał tę pogardę z mlekiem matki. No już nie mówiąc, że do NSDAP w roku 1944 należało około 8,5 miliona Niemców. Więc kto odpowiada? Kto? 8,5 miliona Niemców. Czekam natomiast na najnowszy podręcznik do klasy 8 w całości poświęcony II wojnie światowej i historii współczesnej, który zapisu, tu trzeba oddać, prawdę nie dostał koniecznych zgód recenzentów, no ale już na samym początku roku 2024 po zajęciu Ministerstwa Edukacji Narodowej przez Lewicę i objęciu władzy przez Donalda Tuska wszyscy trzej recenzenci, cenzorzy wyrazili natychmiastową niemalże aprobatę dla zawartych w tym podręczniku treści. Wszystkim tym, którzy twierdzą, że historia nie jest jednym z pionków na politycznej szachownicy, którzy bredzą o tym, że w polityce jakąkolwiek rolę odgrywa przyjaźń i pojednanie, że są jakieś uściski polityków, uściski dłoni, przytulanie, one cokolwiek znaczą, że współczesne relacje pomiędzy państwami muszą abstrahować od przeszłości. Przypomnę mądre zdanie wypowiedziane przez Normana Davisa. Każdy reżim autorytarny chce też usadzić swoją przeszłość. Nie tylko to, co dzieje się dzisiaj. Oni chcą przekonać ludzi, że mają politykę bieżącą, ale mają też politykę o przeszłości i przyszłości. Mają politykę o przeszłości i przyszłości. Bo poważne państwa budują przeszłość od nowa, walczą o teraźniejszość i planują przyszłość. My tymczasem o przeszłości zapominamy lub dajemy się prowadzić obcym za ich wizją tego, co już za nami. Naszą teraźniejszość poświęcamy na sprawy nic nieznaczące, a przyszłość, w ogóle o przyszłości ani nie myślimy, ani jej nie planujemy. Bo przyszłość narodu to nie jest życie od kadencji do kadencji, a polityka, czy to historyczna, tak jak zarówno bieżąca, to wciąż żywy organizm. Nawet jeżeli coś zdarzyło się 80 lat temu, co Niemcy nam pokazują, można manipulować faktami, można manipulować historią, można się wybielać, można mówić, że to jest nasz punkt widzenia. Z jednej strony są więc wizyty dyplomatów i zapewnienia o braterskich stosunkach, a z drugiej po prostu twarda gra. I tak oto, gdyby to komuś umknęło, bo przecież w mediach o tym nie usłyszycie, niemiecki rząd odniósł się ostatnio negatywnie do wypowiedzi prezydenta Czech Petra Pawela, który 6 dni temu na temat zniszczenia rury przesyłającej gaz z Rosji do Niemiec po dnie Bałtyku powiedział rzecz następującą. Prezydent Czech: jeśli atak był wymierzony w odcięcie dostaw gazu i ropy do Europy oraz pieniędzy dla Rosji, to mówię to warunkowo, byłby to uzasadniony cel. Opinia ta wywołała falę krytyki w kancelarii Scholza. Dlaczego? No zadajmy sobie pytanie, dlaczego? Czyżby Niemcy liczyli na wznowienie handlu z Putinem? Niemcy tęsknią nie tylko za tanim gazem z Rosji, jak się okazuje, który jest niezbędny dla ich gigantycznej produkcji, ale od początku wojny grają na 2 fortepianach i kiedy trzeba będzie zmienić jednego z nich, w sensie pianistę czy też ten fortepian, to wtedy jeden z nich, zrobią to bez skrupułów i zaczną grać kolejną melodię. Bardzo proszę przykład. Więc okazuje się, że śledztwo w sprawie zniszczenia Nord Stream jest dla Berlina priorytetem i jednocześnie te same Niemcy niedawno odrzuciły propozycję Polski odnoszącą się do sfinansowania z unijnych środków budowy tarczy Wschód, a także samodzielnie, co trzeba zaznaczyć bez niczyjego wsparcia, zablokowały 14 pakiet unijnych sankcji na Rosję. Musimy to wszystko obserwować. Swoją drogą liczyłem, że Donald Tusk faktycznie jest niemieckim szpionem. Że może tam coś ugrać, ale chyba nie jest. Że on tam przełożenie ma niewielkie, bo gdyby miał, to daliby te pieniądze na wzmocnienie granicy Unii Europejskiej, a co za tym idzie, wschodniej granicy Polski, przed napływem nielegalnych imigrantów. Niemcy powiedziały nie. Dlaczego mamy bronić Europy przed tym napływem? Dzisiaj Niemcy po zamachu w Solingen mówią, że będą prowadzili bardzo ostrą politykę migracyjną, która będzie się sprowadzała do tego, że będą odsyłać migrantów. Ale przecież nie będą ich odsyłać do swoich krajów, bo ciord wie skąd oni są. Oni nie mają dokumentów bardzo często. Będą ich odsyłać do ostatniego kraju, który był na tej drodze, zanim przybyli do Niemiec. Więc jeżeli przejechał autobusem albo przeszedł przez las po polsko-niemieckiej granicy, to oddadzą go tutaj, do Polski. Na tym będzie się skupiała gra i polityka naszych przyjaciół. Bo polityka to gra brutalna. Prowadzi się ją na wielu polach. Jednym z tych pól jest właśnie relatywizacja i rozmywanie odpowiedzialności za II wojnę światową, ale nie można też być cywilizowanym na dwa sposoby. I Niemcy dokładnie to wiedzą, więc nie są cywilizowani na dwa sposoby. Niemcy to nie jest cywilizacja łacińska. Niemcy należą do cywilizacji bizantyjskiej. Takie są fakty. Być może dlatego Turcy czują się tam tak dobrze. To z kolei cywilizacja turańska. Do tego momentu będziemy jeszcze wracać za jakiś czas, gdy tylko zdołamy kupić ten podręcznik do klasy 8 i po prostu go przestudujemy, ale też te wszystkie podręczniki pisane pod bacznym okiem historyków o niemieckiej wrażliwości. Moja ostrożność natomiast nie wynika z samej idei tworzenia takich oto tutaj dzieł. Nie widzę żadnych powodów, aby dyskusja naukowa wychodziła poza mury akademickie. A tutaj po prostu trwa w pewnym sensie dyskusja naukowa, bo przedstawiane są dwie strony o różnych wrażliwościach i te wrażliwości są od siebie odmienne. My, Polacy, dobrze wiemy, czym pachnie niemiecki but i wiemy, dlaczego Hitler doszedł do władzy i kto jest odpowiedzialny za II wojnę światową. Nie jakaś tam ideologia, której poddali się biedni ludzie, którzy byli pierwszymi ofiarami nazizmu, tylko naród niemiecki, który w demokratycznych wyborach wybrał Hitlera do władzy. Polacy powinni uczyć młodzież polskiej historii w oparciu o nasz punkt widzenia. Ale okazuje się też, że dziś nawet ten oczywisty fakt podaje się jako dyskusyjny. W tym projekcie zastanawia mnie wiele rzeczy. Mówię o tym polsko-niemieckim projekcie. Na przykład, po co państwowe niemieckie instytucje przy wsparciu organizacji społecznych zajęły się stworzeniem podręczników do historii dla polskich dzieci, obejmując swym zakresem również starożytność i czasy współczesne. A bo rozumiem, że zgodnie z ideą ich powstania, tych podręczników, czyli wzbudzeniem dyskusji nad sposobem ukazania w podręczniku szkolnym spojrzenia na historię, uwrażliwiającego różne punkty widzenia i różne dydaktyczne ujęcia przeszłości, w kwestii prehistorii czy też starożytnych cywilizacji Bliskiego Wschodu, od Sumerów po Egipt, no to większych jakichś sporów pomiędzy Polską a Niemcami nie ma. Myślę sobie, że te książki powstały właśnie w tej formule od starożytności do współczesności, bo może miała być to seria, która niesie nas spokojnie przez dzieje, w żaden sposób niekontrowersyjny. Był sobie Egipt, byli sobie Sumerowie, później były sobie wieki średnie, później był sobie Bismarck, wcześniej Ottoni, prawda? I nagle dochodzimy do II wojny światowej, gdzie jest główny cel powstania tych podręczników, czyli zrelatywizować podejście do XX wieku i tutaj już stawiać na wrażliwość. Ta poddańczość, opowieść o jedności wbrew faktom i prowadzonej współcześnie polityce niemieckiej wobec Polski bardzo mnie uwiera i wcale nie po stronie niemieckiej, czy też żadnej innej stronie obcej, tak bym powiedział, która realizuje przecież swoje strategiczne cele kosztem Polski i to widać w zasadzie codziennie. Ta nieustanna uległość wobec Berlina czy nawet Kijowa musi mieć w mojej ocenie jakieś polityczne, znacznie większe uzasadnienie, jakiś większy powód, że te niedociągnięcia umysłowe tej czy innej posłanki po prostu występują, bo oto nawet po ostatniej wizycie premiera Indii, czyli szefa rządu piątej największej gospodarki świata i najludniejszego obecnie państwa na globie, polscy politycy nie byli w stanie mówić o tym, co zyska Polska, ale słać tweety takie jak poseł Gajewska. Dziękujemy za wizytę premiera Indii, oby nadała ona nowy impuls do współpracy i odbudowy Ukrainy. No, polska poseł to powinna raczej wyrażać nadzieję do współpracy mocarstwa w sposób gospodarczy z państwem polskim, a nie ukraińskim. Czy się mylę? A dalej ktoś rzuca przekomiczne hasło, że Ukraińcy w Polsce powinni mieć prawo do głosowania w wyborach samorządowych i zamiast tę inicjatywę przemilczeć albo wyśmiać, to masa dziennikarsko-politycznych mędrków zaczyna się nad tym poważnie zastanawiać. Więc wypowiedź poseł Gajewskiej, branie pod uwagę w ogóle nadania praw wyborczych Ukraińcom w Polsce, jak i wiele innych działań z ostatnich lat, te podręczniki napisane z Niemcami, to wszystko maluje jakiś niewyobrażalny kompleks nadwiślańskich polityków i tych urojonych inteligentów. No a to z kolei przekłada się na każdą inną dziedzinę życia państwa, co z kolei wykorzystują nasi przeciwnicy. Nie dzieje się bowiem dobrze zarówno w polityce wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Przecież widzimy to wszyscy. Polska tymczasem w moim przekonaniu nie tylko prowadzi, ale nie ma swojego planu na politykę zagraniczną. Jeżeli natomiast takowy jest, to byłbym zobowiązany, aby ktoś w jasny i klarowny sposób po prostu stanął na konferencji i wyjaśnił tę genialną strategię, tak żebyśmy mogli wszyscy poznać, za co płacimy. Strategią jednak nie jest każda nieprzemyślana reakcja na to, co dzieje się dookoła, ale konkretny plan, który powinno się sumiennie realizować bez względu na to, kto jest u władzy. Oczywiście z mniejszymi lub większymi poprawkami, ale jednak trzon powinien być konkretny. Ale o czym my mówimy, gdy polskie władze nie są w stanie w sposób stanowczy egzekwować nawet podstawowych celów na arenie międzynarodowej i nie mówię już, żeby udało nam się prowadzić politykę jakąś silną względem Brukseli. My nie potrafimy robić jej nawet w relacjach z Wilnem czy Kijowem. Litwini mają nas za nic. Rozumiecie? Chociażbyśmy rozbudowywali gospodarkę, skoro nie stać tych ludzi na budowę polityki historycznej i wymaganie od poszczególnych krajów, że jeżeli coś od nas chcecie, to musicie coś nam dać. Chociaż gospodarkę. Już 2 lata temu dyrektor zarządzająca Międzynarodowym Funduszem Walutowym Bułgarka Kristina Georgiewa powiedziała, że najgorsze dopiero przed nami. Większość ludzi, która nie prowadzi własnych przedsiębiorstw, ale świadczy pracę, jest przekonana, że jeżeli płynie woda z kranu i w domu jest prąd i gaz, to wszystko jest spoko. A wystarczy tylko porozmawiać z polskimi przemysłowcami, właścicielami firm, producentami, eksporterami, aby wiedzieć, w jakim stanie jest rynek, do którego kryzys już dotarł. Zobaczcie, o czym informował Infor z końcem stycznia 2023 roku. W ciągu ostatnich 12 miesięcy aż 4701 polskich przedsiębiorstw ogłosiło upadłość. Jak wskazują ekonomiści z firmy Coface, która przygotowała zestawienie niewypłacalności z ostatnich 10 lat, w tym roku padł rekord, mówimy tu o 2023, a ogólna liczba niewypłacalnych przedsiębiorstw jest niemal o 2000 większa niż w roku 2022. Niepokoić może również fakt, że wzrost upadłości zanotowała każda branża prócz rolnictwa. Podobne dane mamy z Allianz Trade i podawał je portal bankier.pl z końcem lipca tego roku. Otóż rok 2024 będzie 5. z rzędu, w którym liczba upadłości firm w Polsce wzrośnie. Wynika z opublikowanej w środę analizy firmy Allianz Trade. Z raportu wynika, że liczba upadłości będzie rekordowa i wyniesie 4700. Autorzy analizy zwrócili uwagę, że w pierwszym kwartale najbardziej rosła dynamika niewypłacalności w budownictwie i transporcie. W tych branżach niskim obrotom wynikającym z braku nowych inwestycji oraz z wolumenów przewozów towarzyszą wciąż rosnące koszty pracy przekraczające 20% ich kosztów. W raporcie wykazano, że w końcówce drugiego kwartału dynamika wzrostu w ujęciu rocznym liczby niewypłacalności w tych sektorach zmniejszyła się o 7 do 10 punktów procentowych w stosunku do pierwszego kwartału. Wzrosła z kolei dynamika niewypłacalności w handlu hurtowym, osiągając do pierwszego półrocza ponad 20% w ujęciu rocznym. A my tkwimy w jakimś politycznym zaścianku. Jesteśmy gotowi pozabijać się o rzeczy nieistotne, o to, co podadzą nam danego dnia dziennikarze. Partie, partyjniactwo, ten powiedział to, a tamta nic nie powiedziała, bo nie umiała, bo KRS, bo Trzaskowski, bo Tusk, bo 8 gwiazdek, bo PiS i coś tam. Zobaczcie, czym dzisiaj żyją media. A co z gospodarką? Co z samodzielnością? Co z suwerennością? No co? Dla nich jajco. A pytanie, co dla nas? Jak my do tego podejdziemy? Jeden z moich bardzo dobrych, serdecznych przyjaciół powiedział mi w rozmowie telefonicznej przed nagraniem tego programu: Marek, mówiłem ci kiedyś, że jeżeli polscy urzędnicy zniszczą tak zaangażowanych ludzi jak ja, takich jak ja, którym jeszcze się chce, to znaczy, że Polski już nie ma. I wiesz co? Zniszczyli. Ciężki orzech do zgryzienia. I czas przed nami. Głównie dla przedsiębiorców, czego ludzie nie mający firm często nie dostrzegają. Warto też zwrócić na nich uwagę, bo oni nie przesypiają często nocy. Wszystko, co tutaj się dzieje, choć czasem smutno, możliwe jest tylko dzięki wam. Programy na kanale Marek Miśko Czuwaj powstają dzięki waszemu zaangażowaniu, za co jak zwykle kłaniam się w pas. Bez was Czuwaja by nie było. Jeżeli ktoś z Państwa jest natomiast zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, no to klasycznie zapraszam do pierwszego komentarza i opisu tego filmu. Znajdziecie tam linki z możliwościami, funkcjami, jak możecie nam pomóc, jeżeli macie takie oczywiście życzenie. A teraz na odchodne. Czy w nas, Polakach, jest brak rozumu, potencjału, aby osiągnąć kolejne cele? Rozwijać produkcję, gospodarkę, zwiększać eksport, przestać mówić o dopłatach, nie skomleć już w końcu o unijne pieniądze, otworzyć się na współpracę gospodarczą z Bliskim Wschodem, z Chinami, ograniczyć pośredników w handlu, wychodzić na prostą w bilansie gospodarczym z Niemcami, no i związać z drugiej strony Berlin tak, aby nie opłacało mu się gospodarczo wchodzić nam w ogóle w szkodę i już nigdy zrobić nam krzywdy. Przestańmy w końcu żyć tu i teraz. Zacznijmy oszczędzać i poważnie się zbroić, aby być gotowym na ewentualne najgorsze. Oczywiście, że nam tego wszystkiego nie brak. To, czego nie mamy, to zdolności do długofalowego myślenia i tworzenia. Strategia powinna opierać się na stałym utrzymywaniu przewagi, prowadzeniu działań w taki sposób, aby zwiększać swoją niezależność w każdej możliwej dziedzinie, również w dziedzinie polityki historycznej. Ktoś zaczął grać w brzydką grę lata temu i właśnie jest ona przenoszona na nasze podwórko, a naszym zadaniem jest powiedzieć im wszystkim wprost, że na naszym podwórku będą panowały nasze zasady. Dziękuję za Wasz poświęcony czas. Jest on dla mnie najcenniejszy.